Bardzo dziękuję za Państwa przybycie w ten sobotni program. Mam nadzieję, że dotrą do nas jeszcze inne osoby. Zarejestrowało się około 70 osób, więc myślę, że dołączą do naszego grona. Że rzeczywiście będziemy mogli, tak jak planowaliśmy i tak jak chcielibyśmy tę debatę dzisiaj przeprowadzić, w jak najszerszym gronie przede wszystkim kobiet, ale także oczywiście mężczyzn, przedsiębiorczych, działaczy związków zawodowych, naukowczyń, działaczy społecznych, działaczy politycznych, porozmawiać o tym, jaki model energetyczny w tym kraju powinien być i jaki model energetyczny najbardziej służy do kobietom. Przykłady innych krajów na świecie pokazują, że to właśnie kobiety bardzo często inicjują debatę na temat polityki energetycznej. I zarówno w Niemczech, jak i w Austrii, czy w Australii, w Finlandii mamy tego typu debatę i kobiety bardzo często się do tego włączają. Tę debatę, którą mamy dzisiaj przyjemność otworzyć, zapoczątkowały kobiety na Pomorzu, które reprezentujemy, pisząc list do władz Pomorza, gdzie ma powstać, gdzie jest jedna z lokalizacji planowanych atomowej elektrowni, z prośbą o, czy też jakby z propozycją pewnych zmian, przede wszystkim w systemie kontaktowania się z obywatelami i obywatelkami. To, na czym nam najbardziej zależy, na co zwracało się uwagę w naszym liście, to konieczność uczciwej i otwartej debaty publicznej. Znaczy takiej, kiedy rzeczywiście te argumenty z różnych stron w sposób subiektywny się pojawiają. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby przedstawić wszelkie koszty. Nie tylko te, które są związane z budową elektrowni, bo bardzo często mówi się, że owszem, koszty budowy elektrowni są duże, ale później energia pozyskiwana z tych elektrowni jest tania, podczas gdy okazuje się, że jest zupełnie inaczej, bardzo często. Zależy nam też na tym, żeby rzetelnie zanalizować potencjalne źródła energii inne, alternatywne wobec energetyki jądrowej, a także na tym, żeby uwzględnić perspektywę równości płci i sprawdzić, jaki model energetyczny bardziej służy kobietom. I po prostu zanalizować go na każdym etapie. Planowania, wdrażania, realizacji i ewaluacji. Dzisiejszą debatę, na dzisiejszej debacie, zanim oddam głos mojej koleżance i graczy, to jeszcze bardzo krótko powiem Państwu, jak ona będzie wyglądała. Po naszym wystąpieniu, jeszcze przywitanie krótkie, wystąpi Katarzyna Ryśkowska z Fundacji Henry Szabala, a następnie będziemy miały dwa wprowadzające wypowiedzenia naszych wybitnych ekspertek. Rebeki Harms, która jest współprzewodniczącą Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim. Jest wybitną działaczką, znaną działaczką antyjądrową, a także Agnieszki Grzybek z Fundacji Henry Szabela i z Partii Zielonej 2004, która opowie o sytuacji w Polsce. Jak wygląda w tej chwili sytuacja politycznej i realizacji polityki energetycznej u nas. Następnie zaprosimy Państwa na dwa panele. Pierwszy panel udziału uczestniczy, który już zajął miejsce przy stole prezydium, ja je oczywiście później będę przedstawiała. Po krótkich wypowiedzeniach będziemy chcieli zaprosić Państwa do dyskusji. To jest właśnie to, co chciałabym powiedzieć przede wszystkim, że chcielibyśmy z Państwa, chciałabym porozmawiać i wymienić się informacjami, odpowiedzieć na wszystkie Państwa wątpliwości. Tak, żebyśmy wyszły z tej, i wyszli z tej konferencji jakby z takim poczuciem, że pozyskały się wiedzę, informacje, mamy jakieś kontakty, wiemy do kogo się ewentualnie zwrócić i że to nie jest konferencja, która jest, dzieje się ponad naszymi głowami, że używa się tutaj terminologii i argumentów, których może część z nas mogłaby nie zrozumieć. Także proszę pytać, proszę się wypowiadać, proszę aktywnie działać. W drugiej części konferencji będziemy już rozmawiać o działaniach politycznych. Także bardzo dziękuję. Oddaję głos mojej szacownej koleżance Ewie Graczek, która jest dyrektorką Instytutu Panowistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Jest uczennią Koła Naukowego Gender Studies, a także członkinią Kobiet dla Pomorza i aktywistką. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja też chciałam bardzo serdecznie Państwa powitać i parę słów powiedzieć o nas, to znaczy o Kobietach dla Pomorza, bo tutaj będę występowała przede wszystkim jako członkini tego, no można powiedzieć, takiego nieformalnego stowarzyszenia. I chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że jest to zupełnie wyjątkowa inicjatywa, ponieważ
skupia grupę aktywnych kobiet działających w województwie pomorskim i znajdują się w tym towarzystwie polityczki, działaczki społeczne, działaczki samorządowe. Także ja nie należę do żadnej partii i nie należę formalnie do żadnej organizacji, pracuję na uniwersytecie. Do nas należy także ostatnio Izabela Filipiak. I udało nam się rzecz zupełnie wyjątkowa, bo prowadziliśmy działalność społeczną, w jakimś sensie polityczną, choć zupełnie niepartyjną. Choć w naszym towarzystwie jest sporo polityczek i posłanek z różnych partii, z SLD, z Zielonych, z Platformy Obywatelskiej i także wiele osób bezpartyjnych. I jedną z osób, która założyła Platformę Obywatelską, była Izabela Janda-Nowacka, która w pierwszym okresie działania zapamiętałyśmy ją jako osobę, która miała niezwykły dar zażegnywania różnego rodzaju drobnych konfliktów, które wtedy, kiedy one się pojawiały. Nasze działanie jest dwojakie. Jedno to jest takie, że musimy osiągnąć pewne skutki i z rzeczy konkretnych udało nam się na razie doprowadzić do istnienia rzeczniczki do spraw równouprawnienia przy Wojewodzie Pomorskim. I wprawdzie urzędniczka, która sprawuje tę funkcję, działa w sposób daleko nas niezadowalający z powodu niskiego ulokowania urzędniczego, ale będziemy dalej naciskać, żeby w tej sprawie coś zmienić. I jednak dzięki temu sfera spraw związana z równouprawnieniem została także na tej płaszczyźnie lokalnej ukazana. Ale też istnieje drugi wymiar tego spotykania się dość regularnego, comiesięcznego kobiet, które działają, które chcą coś zmienić. To jest także takie wzajemne kształtowanie wiedzy, świadomości, pokazywanie, co można zrobić, jakie są sfery działania. I tutaj muszę przyznać, że ja uważam, że te rozmowy i kontakty mnie osobiście bardzo dużo dały. Bardzo dużo się nauczyłam na temat tego, jak można robić taką małą politykę w skali lokalnej, prowincjonalnej, która jest niezwykle, jak sądzę, ważna. I na przykład jedną z osób, które szalenie cenimy w naszym towarzystwie, jest działaczka samorządowa, można powiedzieć kobieta, która jest wójtem małej miejscowości pod Gdańskiem, która nazywa się Pszczółki. Jej opowieści są właściwie opowieściami, o których ja zawsze mówię, że należałoby tej rady i opowieści spisać i sprzedawać jako żywy podręcznik działania praktycznego, pokazywania, jak można łączyć w spójnym działaniu różne grupy, które mają różne interesy, jak negocjować, jak osiągać rozsądny i konkretny kompromis. I chciałam Państwu powiedzieć, że bardzo, bardzo polecam tę formę działania, bo wydaje mi się, że chociaż my dopiero zaczynamy pracę, ale jest to coś, co bardzo dobrze rokuje na przyszłość. No i nasza dzisiejsza też konferencja też, jak mi się wydaje, o tym świadczy. Dziękuję bardzo, cieszę się, że tutaj jesteśmy. Ta współpraca jest akurat przy tej konferencji bardzo szeroka. Partnerami tego projektu jest Fundacja Pani Szabela, tego, żebyśmy się spotkali, wydali też materiały konferencyjne, Grupa Zielonych w Parlamencie Europejskim i Zielony Instytut. A organizacjami, które dołączyły, które wsparły też tę konferencję w sposób różnorodny, to jest m.in. Fundacja Nasza Ziemia, Przestrzeń Dialogu, Grupa Inicjatyw Genderowych, Porozumienie Kobiet od Regionu, SLD Frakcja Kobieca Zielonych Wiadomości i Zielonych 2004, a to, że znajdujemy się tutaj, zawdzięczamy uprzejmości Koła Poselskiego SLD. Także bardzo też chciałam podziękować i wymienić te wszystkie organizacje, bo bez tego byśmy się tutaj nie spotkali. I bardzo bym chciała poprosić Katarzynę Racikowską, która jest osobą prowadzącą kampanię dotyczącą właśnie energii i klimatu w Fundacji Hani Szabela, żeby także Państwa przywitała. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałam Państwa przywitać Grzegorza Antoniewicza z Katowic w imieniu Fundacji imienia Hani Szabela, która ma przyjemność wspierać tę konferencję. Fundacja imienia Hani Szabela jest jedną z niemieckich fundacji politycznych, blisko Partii Zieloni Sojusz 90, aczkolwiek zgodnie o tej partii niezależną. I nie tylko w Polsce, ale także
ogólnie w swoich działaniach nie tylko w Niemczech, ale także w wielu innych regionach świata problemy nie tylko ekologiczne, ale i problemy związane z polityką energetyczną i ochroną klimatu są jednym z najważniejszych tematów przez fundację poruszanych. Tutaj w Polsce działamy bardzo aktywnie akurat właśnie wokół tematyki energetyki jądrowej i bardzo jestem ja osobiście szczęśliwa, że możemy przy okazji tej dzisiejszej konferencji połączyć ten wątek z dyskusji nad zrównoważoną przyszłością polityki energetycznej w Polsce, która byłaby zrównoważona, przyjazna klimatowi, przyjazna też nam wszystkim, z takim wątkiem właśnie równouprawnienia płci, który tutaj w naszym warszawskim biurze jest także bardzo ważnym tematem, który staramy się poruszać. I jest mi też bardzo przyjemnie, że będziemy dzisiaj rozmawiać nie tylko o tym, jaka ta polityka mogłaby być, ale także o tym, jak w Polsce, a nie tylko w Polsce, ale może ciągnąc z innych doświadczeń innych krajów, możemy o niej rozmawiać, bo wydaje nam się, że to jest ten aspekt, którego często nam tutaj właśnie w Polsce na różnych poziomach brakuje, czyli tego, żebyśmy wszyscy zaangażowali się w procesy podejmowania decyzji, które dotyczyć będą, których konsekwencje dotyczyć będą tak naprawdę nas wszystkich. Także jeszcze raz w imieniu Fundacji Hemiśnienia chciałam Państwa serdecznie powitać i życzę udanych obrad. Myślę, że możemy przejść tym samym do pierwszych wystąpień. Dziękuję. Współprzewodniczącą Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim. Wczoraj spotykała się z premierem Tuskiem i panem Polskiem w sprawie prezydencji polskiej. Dzisiaj jest gościem naszej konferencji. Serdecznie zapraszam. Podjęto rozmaite kwestie, które badały
jak szczególną rolę pełnią kobiety dla ruchu antynuklearnego. Stąd moje doświadczenie pozwala w bardzo prosty sposób wytłumaczyć, dlaczego kobiety są tak istotne dla ruchu antyatomowego. So the thinking beyond the own generation, thinking ahead for generations to come, is clearly the thinking of women more than the thinking of men so far. Dotychczas doświadczenie pokazuje, że to kobiety, a niestety nie mężczyźni, myślą przyszłościowo. Ich myśli wykraczają poza to pokolenie, i zajmują się tym, jaki wpływ mogłaby mieć polityka, mogłaby mieć energia atomowa dla przyszłych pokoleń. I will use this opportunity this opportunity of my speech today here in Warsaw to give you some informations which I'm missing in the nuclear debate in Poland. Wykorzystam dzisiejszą okazję, żeby przekazać Państwu informacje, które mam wrażenie nie występują w polskim dyskursie dotyczącym polityki antynuklearnej. So my impression after the meetings with the government and the prime minister and the president of Poland, and we talked in all the meetings also about energy and nuclear. My impression was in Poland, everybody believed that around the world there is such a thing like the nuclear renaissance, and Poland is among the very few countries without nuclear power plant. Premierem, prezydentem, zauważyłam, że w Polsce wszystkim się wydaje, że we wszystkich krajach występuje zjawisko, które można było określić jako renesans nuklearny, i że Polska jest jednym z nielicznych krajów, które nie należą do rodziny nuklearnej. Fact is that only few countries in the world are really using nuclear power. Only 30 countries worldwide have a nuclear, so-called civil nuclear program. Fakty są takie, że nieliczne kraje korzystają z energii nuklearnej. 30 państw ma cywilne programy nuklearne. And in fact, the number of reactors of reactors working, this number of reactors is going down. Liczba reaktorów, które są obecnie w użytku, spada. I will give you two reasons for this. First reason, so the biggest nuclear country is the United States of America. Są ku temu dwa powody. Największe państwa, które w największym stopniu korzysta z energii atomowej, są Stany Zjednoczone. In the United States of America there has been no new build since the year 1979. W Stanach Zjednoczonych nie zbudowano żadnego nowego reaktora od 1979 roku. Harrisburg with the reactor at Three Mile Island had big troubles in this year 1979, the first meltdown in an industrialized country in a nuclear power plant took place in the year 1979. W tym właśnie roku, 1979 roku, doszło do pierwszego przypadku stopienia rdzenia reaktora nuklearnego w kraju uprzemysłowionym. Dotyczy to reaktora w Remain. So since more than 30 years, since more than three decades, in spite of all the offered money by the government, in spite of all subsidies offered to the nuclear industry, no company decided to go for a new nuclear power plant in the United States,
this means nothing else than that they decided to give up their program. Na 30 lat, po 3 dekad mimo licznych ofert ze strony rządu, mimo licznych dofinansowań, żadna firma nie zdecydowała się na budowę nowego reaktora atomowego. To oznacza jedno. Stany Zjednoczone zawiesiły swój program nuklearny. Last week we got order, it was already the week before last week, we got information from a nuclear power plant in Nebraska in severe damage. The official level given was level 4, so one level below this starting level of Fukushima. It's a pity that we so far could not get more information about what's going on in Nebraska, but I take this and the congratulations of President Obama to Mrs. Merkel on the decision to phase out nuclear in Germany. I take this after Fukushima as a really turning point of the history around nuclear in the United States. Otrzymaliśmy informacje o awarii elektrowni atomowej w Nebrasce. Oficjalnie podano, że zagrożenie na międzynarodowej skali zdarzeń jądrowych i radiologicznych osiągnął poziom 4, a więc jedynie jeden poziom mniej niż zagrożenie, które na początku występowało w elektrowni w Fukushimie. Niestety nie dotarły żadne kolejne informacje. Jednak ten fakt, a także to, że prezydent Obama pogratulował kanclerz Merkel decyzji o odejściu od energii atomowej. Wszystkie wydarzenia, które wystąpiły po katastrofie w Fukushimie, pokazuje, że mamy do czynienia z przełomem i Stany Zjednoczone porzuciły program nuklearny. In the European Union, since Chernobyl, we had two new builds. So since 25 years, only two new builds, one in Finland and one in France. And not possible without strongest state-organized subsidies for those two projects. W Unii Europejskiej od czasu katastrofy w Czarnobylu, a więc od 25 lat, trwają budowy dwóch trwa budowa dwóch elektrowni atomowych w Finlandii i Francji. Nie byłoby to możliwe bez znacznych nakładów i dofinansowania ze strony państwa. So this nuclear catastrophe 1986 in the former Soviet Union, nowadays it's Ukraine, Ukrainian territory. So this changed the whole attitude for the first time in the European Union. This very, very low figure on new builds proves that there is not really a mood like the so-called nuclear renaissance. Katastrofa w 1986 roku na terenie wtedy ZSRR, obecnie Ukrainy, po raz pierwszy zmieniła stosunek do energii atomowej w Unii Europejskiej. Niewielka liczba nowych elektrowni atomowych pokazuje, że nie ma zjawiska nazywanego renesansem nuklearnym. The European Union before Fukushima already was split. Not all the European member states are using nuclear power. W Unii Europejskiej przed katastrofą w Fukushimie zdania były podzielone. Nie wszystkie kraje członkowskie korzystają z energii atomowej. We have Ireland, we have Denmark, we have Luxembourg. Smaller, I know, but it counts. We have Luxembourg, we have Portugal, we have Italy, we have Greece, and all those countries are not to be forgotten, Austria. All those countries, either Poland, yes. No, I wanted to start with the West. All those countries decided very early,
either not to go nuclear or to face all nuclear. Irlandia, Dania, Luksemburg, kraje wielkie, ale znaczące, Portugalia, Włochy, Grecja, Austria i oczywiście Polska już zdecydowały, żeby nie dysponują elektrowniami atomowymi, bądź zdecydowały się nie budować kolejnych, bądź odejść od istniejących. We had Germany, Belgium, Switzerland, it's outside of the EU, and Sweden with a phasing out decisions very early after Chernobyl, but under political pressure, because never in the Western European countries you had a really unified political scene when it comes to the question, we need nuclear or not. Niemcy, Belgia, Szwajcaria, mimo iż poza Unią Europejską, Szwecja, po katastrofie Czarnobylu zdecydowały się odejść od energii atomowej. Nastąpiło to pod presją polityczną, ponieważ nigdy nie było tak, że kraje zachodnie w Unii Europejskiej zgadzały się co do wykorzystania energii atomowej. In the western part of the EU, so the big player in the sector of nuclear so far in the EU, Fukushima again, like Chernobyl, had a tremendous impact on the attitude towards nuclear. Katastrofa w Fukushimie wywarła ogromny wpływ na politykę zachodnich krajów Unii Europejskiej. We have Italy, I think very important, with close to 60% of those who are allowed to vote participating in a referendum, and 95% of these participants voted against phasing in nuclear power in Italy last weekend. We Włoszech bardzo ważna wiadomość. 60% uprawnionych do głosowania uczestniczyło w referendum, w którym decydowano między innymi o odejściu od energii atomowej. 95% głosujących odrzuciło plany rozbudowy energetyki atomowej w kraju. And we have so countries with old phasing out decisions now confirming their decisions. Belgium, Switzerland, Sweden is still open. I think they are going to join this ready for a phasing out club of the old European nuclear countries. Kraje, które już kiedyś podjęły decyzję o odejściu od atomu, Niemcy, Szwajcaria, także Szwecja, tutaj kwestia jest otwarta, potwierdziły tego typu zobowiązania. And we have quite surprising and from my point of view, very, very big decision and very influential decision from the government of Germany. Decyzja Niemiec jest w moich oczach zaskakująca i bardzo ważna. Because the government of Germany is without green participation. It's a conservative, liberal government so far clearly pro-nuclear. And this government decided to stop immediately eight old nuclear power plants. So from one day to the next, the production of electricity was interrupted, and now they are going for a vote in the German Bundestag to confirm that eight out of 17 nuclear power plants in Germany will stop to produce from now on. Rząd Niemiec bez udziału Partii Zielonych dotychczas był bardzo silnie wspierał energetykę atomową. Rząd składający się z konserwatystów i liberałów zadecydował po katastrofie w Fukushimie o natychmiastowym zablokowaniu działalności 8 starych elektrowni atomowych.
Niedługo odbędzie się głosowanie w niemieckim parlamencie Bundestagu nad oficjalnym potwierdzeniem, że 8 z 17 istniejących w Niemczech elektrowni zostanie zamkniętych. The 9 remaining nuclear power plants shall end their life latest in 2022. For each of them, there will be a fixed date to stop production of electricity. So it's a very, very fast phasing out process. Greens have scenarios which show that technically it would be possible to do it still faster. The difference would be about 4 years. I think, so regarding the whole picture in the European Union, comparing it with other situations, it's a decision of a conservative government, it's quite tough. 9 pozostałych elektrowni zostanie zamkniętych najpóźniej do 2022 roku. W przypadku każdej z nich zostanie ustalona konkretna data, kiedy produkcja energii zostanie zatrzymana. Scenariusze przygotowane przez członków Partii Zielonych okazują, że z technicznego punktu widzenia możliwe byłoby wcześniejsze zamknięcie elektrowni atomowych. Różnica mogłaby wynosić nawet 4 lata. Jednak myślę, że uwzględniając całkowity obraz sytuacji, decyzja, którą musi podjąć rząd konserwatystów, jest bardzo trudna. The reason for this is Fukushima and also democracy. So Fukushima, because this still ongoing meltdown process, this nuclear power plant with 5 reactors and several storage ponds out of control since several months. This is a very good reason for a decision to phase out this high-risk technology, but also the democratic reason given by the government of Germany counts, because the majority of citizens in Germany are starting in a debate in the 70s, early 70s, but nowadays, as in a minority situation, but nowadays, the majority, you can say maybe 75% to 80%, is against the further use of nuclear power. So it's in a way also an example that democracy can function. So, są dwie przyczyny, dla czego Niemcy cofają się z energii atomowej. Pierwsza Fukushima. Proces stopienia rdzenia ciągle trwa. 5 reaktorów i liczne składowiska odpadów są poza kontrolą od kilku miesięcy. To jest powód, dla którego należy porzucić technologię, która niesie ze sobą tak wysokie ryzyko. Druga przyczyna to demokracja. Okazało się, że jednak się liczy i że o ile debata antynuklearna została zapoczątkowana w wczesnych latach 70., to wtedy niewielka liczba obywateli i obywatelek się nią zaangażowała. Teraz większość, 75-80% Niemców, jest przeciwko atomowi. Ten przykład pokazuje, że demokracja może funkcjonować. One last example from the west of the European Union, and then I go to the center. So the West, there we have France. What's going to happen in France will count also for the further story on nuclear in Europe. Ostatni przykład z zachodniej części Unii Europejskiej, potem przejdę do części środkowej. Więc Francja, ponieważ decyzje, które tam będą podjęte, mogą wynowić znaczenie dla całości. So on the regional level, there have been some interesting developments even in France after Fukushima.
Francji, po katastrofie w Fukushimie miały miejsce ciekawe przedsięwzięcia na poziomie regionalnym. There is a very old nuclear power plant. It's, I think, the second oldest in France, in Fessenheim, close to the German border, in the region called Elsass. Elsass. W rejonie Elsass i Fessenheim znajduje się bardzo przestarzała elektrownia atomowa. Jest to druga najstarsza elektrownia atomowa w Francji. First time in the history of the nuclear debate in France, we have an all-party alliance in the regional parliament and in the Magistrat of Strasbourg against Fessenheim. They are asking immediate shutdown altogether. This is, for me, it's a kind of revolution in Alsace. Po raz pierwszy w debacie nuklearnej wszystkie strony, zarówno przedstawiciele lokalnego rządu, jak magistratu w Strasburgu, wyraziły sprzeciw przeciwko, znaczy poparły zamknięcie tej elektrowni, co w moich oczach jest rewolucją. And on the national level in France, the leader of the Socialist Party, it's a woman, it counts, Martine Aubry, started as one of the political big enemies in France, started in public the debate whether France has to leave nuclear or not. And she commissioned with some old campaigners of the anti-nuclear movement in France the first study ever done for a big party in France, which shall show how it's feasible in France to overcome the nuclear era. Na szczeblu krajowym istotną postacią jest socjalistka Martine Aubry, która zapoczątkowała debatę na temat atomu we Francji, zleciła, weszła w współpracę z osobami, które od dawna prowadzą, od dawna są aktywne w ruchu antynuklearnym i wspólnie zlecili przygotowanie badania na temat tego, jak w realny sposób Francja mogłaby wyjść z polityki nuklearnej. And so in the Central European countries, I think Poland is in a very special situation considering nuclear options and alternative energy strategies. Poland is in Central Europe, like Austria is in the old European Union considering nuclear. You are free of this burden so far. And if I would see the kind of couple pro and against, so far I would take in the West Austria and France, and I would see in the Central Europe, I would see Czech Republic and Poland in similar roles. Centralną część Unii Europejskiej, myślę, że Polska znajduje się w szczególnej sytuacji, jeżeli chodzi o różne opcje nuklearne, alternatywne źródła energii. I tak jak w starych krajach członkowskich Unii Europejskiej mamy Austrię, tak wydaje mi się, Polska pełni podobną funkcję. Jesteście wolni od ciężaru, jakim są elektrownie atomowe. I myślę, że Polska i Czechy mogłyby pełnić w tym regionie Unii podobną rolę co Austria i Francja w zachodniej części Unii. So anyway, in all the countries, there has to be made a decision on the future energy system, because in most of the countries, not only in the new member states, also in the old member states of the European Union, we have a lack of clear
clear decision making process on this? Wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą teraz zadecydować o przyszłości systemu energetycznego i to, co jest widoczne, to brak jasnego procesu podejmowania decyzji. And I see a good chance in Poland to achieve that Poland is not going the way back in energy history, but that Poland takes a future-oriented, innovative and sustainable way. Myślę, że Polska ma dobre szanse na to, by nie by uniknąć decyzji o wyborze przestarzałej technologii i wybierze opcję, która jest przyszłościowa, innowacyjna i może sprawić, że Polska będzie miała zrównoważoną politykę energetyczną. So we have a majority of the European countries already without nuclear or in phasing out processes. It's really already a majority. Why a country which has so far no nuclear problems should now decide to go nuclear? Więc skoro większość krajów Unii Europejskiej nie korzysta z energii atomowej, bądź też odchodzi od atomu, to nie ma powodu, dla którego kraj, który dotychczas nie korzysta z tej technologii, miałby zdobyć się na nowe elektrownie atomowe. It's not only about constructing one or two plants. Nie chodzi jedynie o budowę jednej czy dwóch elektrowni. If you go nuclear, you need the whole infrastructure, which is, you know probably the waste debate, but you know you have to go for new part of civil service. You need authorities not only to give approval for construction, but also another authority to survey everything. And it's, I think, it makes no sense at all to create all this only for two plants. Decyzja o wyborze energetyki atomowej pociąga ze sobą wiele wymagań ze strony infrastruktury. Nie chodzi tylko o budowę dwóch elektrowni, ale także o nowe władze, które muszą dać zgodę na budowę, a następnie będą monitorować działanie elektrowni, a także tak więc w moich oczach nie ma najmniejszego sensu, żeby tworzyć tę całą infrastrukturę jedynie dla tych elektrowni. It will be not only very expensive to go for the construction of the plants, so in the UK, in the United Kingdom, they count with 6 to 7 billion euro for the construction of one plant. It will be also very expensive for the state to go for the whole infrastructure. Nie tylko budowa elektrowni jest bardzo droga, ponieważ jak szacują w Wielkiej Brytanii, budowa jednej elektrowni kosztuje 6-7 miliardów euro. Także uformowanie całej tej infrastruktury pociąga ze sobą ogromne koszty. During the Polish presidency in Brussels, my group will very much focus on the discussion on energy future in Europe with a clear link to the decision-making process in Poland. Więc w okresie polskiej prezydencji grupa zielonych w Brukseli skupi się na omawianiu polityki energetycznej, takiej, która jest przyszłościowa, a także połączy ten temat z samym procesem decyzyjnym, który będzie miał miejsce w Polsce. So I'm always wondering about how close the relations between governments in Europe really are, but so during the meetings with Mr. Tusk and other members,
members of the Polish government, I had the impression that maybe they did not really work on the details of Fukushima, but they are starting to question how comes that Germany is taking such a decision as Mrs. Merkel did. Zawsze mnie zastanawia, jakie panują relacje między rządzącymi w Europie i spotkania z premierem Tuskiem, z innymi przedstawicielami rządu pokazały mi, że chyba nie do końca te osoby, które są teraz u władzy, zdają sobie sprawę ze skutków Fukushimy. Stąd kwestionowanie zasadności decyzji, które zostały podjęte w Niemczech przez kanclerz Merkel. So my impression from the meetings during the last days and also from a lot of talks with people I know from Poland in the European Parliament, in the services, in the Commission, etc. In Poland there is no real enthusiasm about nuclear. Tak więc wrażenie, doświadczenia ostatnich dni, liczne rozmowy z osobami, które specjalizują się w tym temacie w Parlamencie Europejskim, w Komisji, pokazały mi, że w Polsce właściwie nikt nie wyraża entuzjazmu dla to. So and this mood after Fukushima, I think, offers all the opportunities we need to avoid a pro-nuclear decision in Poland. I think so at least Mr. Tusk will stick to the offer that there will be a referendum in Poland before they finally decide. And so I cannot imagine that in Poland the result after Fukushima will be really different from the decision in Italy, because I think Polish people are as reasonable as Italians. Tak więc ten nastrój po katastrofie w Fukushimie stanowi ogromną szansę na to, żeby Polska uniknęła decyzji zabudowy elektrowni atomowych. Mam nadzieję, że premier Tusk dotrzyma obietnicę o przeprowadzeniu referendum na temat budowy elektrowni przed ostatecznym podjęciem decyzji. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby wynik takiego referendum znacznie różnił się od tego, który został przeprowadzony we Włoszech, ponieważ wydaje mi się, że Polacy są równie rozsądni jak Włosi. So I will stop here on the alternatives. We will have a panel in the second part of the meeting. But for strategic cooperation, I would think that if we have our first round of discussion with the Minister for Environment of Poland on energy strategies, some of you should join this meeting organized by our group in the European Parliament to get a better hunch also on what's going on and where are the opportunities for successful work against nuclear development. Thank you. Tak więc tutaj się zatrzymam. Podczas drugiego panelu porozmawiamy o alternatywach. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę strategiczną, to myślę, że powinniście Państwo dołączyć do rozmów, które będą prowadzone w Brukseli. Nasza grupa zaprosi ministra środowiska. Udział w tego typu spotkaniu pokazałby, jak mają się sprawy związane z energetyką nuklearną, a także pokazałoby szanse dla ruchów przeciwatomowych. Dziękuję Państwu uprzejmie. Dla zielonej energii. Niemcy odchodzą zarówno od atomu, ale odchodzą także od wszelkich kopalnych paliw. Przedstawiają się totalnie na zieloną energię. Tym samym robią ogromny skok cywilizacyjny.
próbuje realizować swoje atomowe ambicje. Co z tego wynika? Jak te atomowe ambicje przekładają się na konkretne programy i strategie? A także jak wyglądają innego rodzaju działania, już nierządowe? Chciałabym prosić o wypowiedź na ten temat Agnieszki Grzybek, członkini Rady Krajowej Zielonych 2004, a także koordynatorkę programu Demokracji Płci w Fundacji Henry Szabela. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Chciałam przede wszystkim podziękować panu ministrowi za pomoc, za podjęcie inicjatywy, za podjęcie działań, jeśli chodzi tutaj o budowanie sprzeciwu wobec planu budowy energetyki jądrowej. Chciałam też podziękować bardzo serdecznie wszystkim państwu, panom szczególnie i partii politycznych różnych organizacji pozarządowych, które przyszłyście na dzisiejszą konferencję, ponieważ mam ogromną nadzieję, że ta konferencja będzie dopiero zaczątkiem współpracy i że po wakacjach uda nam się rozwinąć inne działania, żeby budować odrowy ruch sprzeciwu wobec planów budowy elektrowni atomowych w Polsce. Rebeka Hart powiedziała, że ta dzisiejsza konferencja odbywa się w bardzo ważnym momencie, kiedy w Europie zapadają decyzje co do dalszej przyszłości rozwoju energetyki jądrowej, a właściwie wycofania się. Wspomniała o wynikach referendum we Włoszech, wspomniała o decyzji podjętej przez rząd szwajcarski, wspomniała wreszcie o sytuacji w Niemczech, że doszło w tej chwili do potwierdzenia kontraktu społecznego zawartego kilka lat wcześniej i Niemcy decydują się na całkowitą rezygnację z energetyki jądrowej. My w Polsce jesteśmy w troszeczkę innym momencie, a mianowicie o ile w Europie katastrofa w Fukushimie wzbudziła bardzo poważną refleksję, do tego stopnia, że nawet komisarz europejski odpowiedzialny za rozwój energetyki wypowiedział się w duchu krytycznym, że należy przeprowadzić na szczeblu Unii Europejskiej debatę, jaka powinna być przyszłość energetyki jądrowej. O tyle w Polsce, jeżeli śledziliście panie i panowie przekaz medialny, jaki był tuż po katastrofie w Fukushimie, otóż katastrofa w Fukushimie dla polskich mediów, ale także dla polskich polityków jest dowodem na to, że energetyka jądrowa ma przyszłość i że jest całkowicie bezpieczna. Ponieważ mimo tak silnego trzęsienia ziemi, mimo tsunami, doszło tylko do takiej awarii w Fukushimie i są tylko tak małe straty. I w kontekście tego wszystkiego, co mogliśmy obserwować, oglądając obrazy z płonących reaktorów w Fukushimie, rząd polski podtrzymał decyzję o budowie energetyki jądrowej. Mało tego, nastąpiło ogromne przyspieszenie procesu legislacyjnego. I chciałabym powiedzieć, w jakim w tej chwili jesteśmy momencie. Otóż 16 czerwca, dwa dni temu, pan prezydent podpisał uchwaloną w tempie ekspresowym nowelizację ustawy prawa atomowe. 28 czerwca polski Sejm prawdopodobnie przyjmie poprawki zgłoszone przez Senat do tak zwanej ustawy inwestycyjnej, która określa warunki budowy elektrowni atomowych w Polsce. Jest więc prawdopodobne, że pan prezydent również tę ustawę podpisze. To tempo ekspresowe możemy obserwować od właściwie dwóch czy trzech lat. Ono się zaczęło pod koniec roku 2008. I o ile jeszcze jesteśmy tym krajem, który ma to szczęście, że nie ma u nas energetyki jądrowej, ta sytuacja może się zmienić. Jest pewnym paradoksem i to paradoksem tragicznym, że politycy wywodzący się do obozu solidarnościowego, z opozycji demokratycznej, której to opozycji rząd w osobie Tadeusza Mazowieckiego zastopował plany budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu, w tej chwili bez żadnej debaty, bez żadnych konsultacji społecznych podjęli decyzję o tym, żeby w Polsce budować elektrownie jądrowe. Po raz pierwszy pomysł budowy elektrowni jądrowych w Polsce pojawił się w roku 2006 w ekspoze premiera Jarosława Kaczyńskiego, które zostało wygłoszone w Sejmie. Później do tego pomysłu wrócił rząd Platformy Obywatelskiej i to dosyć szybko. To się stało w roku 2008. O ile we wrześniowej wersji w roku 2008, kiedy został przedstawiony program Energetyczna Polski do roku 2030, pan
tam jedynie wspominało się o tym, że być może warto rozważyć budowę w Polsce elektrowni atomowych, o tyle już rok później, w wersji ostatecznej tego programu przyjętej w listopadzie 2009 roku, energetyka jądrowa została wskazana jako wyraźny kierunek rozwoju sektora energetyki w Polsce, przede wszystkim ze względu na konieczność zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienia nas od dostaw. To jednocześnie argument, ten jednocześnie podnoszony argument, iż energetyka jądrowa jest nam potrzebna, ponieważ w dosyć bliskiej perspektywie czasowej grozi nam deficyt energetyczny. I takie były plany i zamierzenia rządu. Można śmiało zaryzykować tezę, że nie bez znaczenia było to spotkanie, jakie odbył premier Donald Tusk z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym w grudniu 2008 roku, kiedy na szczycie unijnym w Brukseli był dyskutowany pakiet energetyczno-klimatyczny. I jak Państwo może pamiętacie, tu chodziło o to, że na aukcjach będzie trzeba kupować prawo do emisji dwutlenku węgla. Rząd, obawiając się, iż przez to mogą wzrosnąć ceny energii, dążył do zbudowania na szczeblu Unii Europejskiej koalicji, tak żeby ten pakiet klimatyczno-energetyczny rozmieścić. Udało mu się uzyskać poparcie prezydenta Francji i tak jak mówię, możemy zaryzykować tezę, że cenę, którą mamy za to zapłacić, za poparcie Francji dla naszych oczekiwań dotyczących pakietu klimatyczno-energetycznego, będzie zakupienie od Francji technologii jądrowej. I z taką misją w 2008 roku w grudniu prezydent Sarkozy zwrócił się do polskiego premiera. I cóż się dzieje? Ja w tej chwili przedstawię krótkie kalendarium. 13 stycznia 2009 roku rząd podjął uchwałę o wdrożeniu w Polsce programu energetyki jądrowej. Wkrótce została powołana pełnomocniczka do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Została pełnomocniczką pani Hanna Krajewska, która wcześniej była dyrektorką Departamentu Energetyki Jądrowej w PGE. To jest spółka Skarbu Państwa, która ma być głównym inwestorem budowy elektrowni atomowych w Polsce. Jednocześnie rząd pracował nad programem polityki energetycznej Polski do roku 2030. Jednocześnie przedstawił wizję rozwoju Polski w raporcie Polska 2030, przygotowanym przez zespół doradców pod kierownictwem ministra Michała Boniego. I w tymże raporcie Polska 2030 ponownie postawiono tezę i wskazano kierunek rozwoju polskiej energetyki, który powinien się opierać na energetyce atomowej. Warto też zauważyć, że właśnie w tym programie polityki energetycznej Polski do roku 2030 pada zmienne zdanie, a mianowicie, że prace przygotowawcze związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce będą obejmowały w szczególności szerokie konsultacje społeczne oraz identyfikację i minimalizację potencjalnych zagrożeń. Śmiało można powiedzieć, że w Polsce nie odbyła się żadna debata społeczna i nie odbyły się żadne konsultacje społeczne. To, co rząd nazwał konsultacjami społecznymi, jest naprawdę śmiechu warte, ponieważ w sierpniu 2010 roku został ogłoszony Polski Program Energetyki Jądrowej. Ten program został ogłoszony, ale bez prognozy oddziaływania na środowisko, co jest sprzeczne z dyrektywami unijnymi. Ta prognoza pojawiła się dopiero w listopadzie 2010 roku i rząd oczekiwał, iż społeczeństwo obywatelskie, różne organizacje, różne instytucje, różne środowiska, dokument, który liczy ponad 1000 stron, zostanie skonsultowany do końca grudnia. Biorąc pod uwagę, że grudzień to jest czas świąt i to jest też nowy rok i jest dużo wolnego czasu i ludzie są raczej zajęci czymś innym, trudno oczekiwać, żeby ten dokument został rzetelnie skonsultowany. Także właściwie to było takie działanie pozorowane i należy zawdzięczać Greenpeace'owi, dzięki ostremu protestowi też innych organizacji pozarządowych. Pod naciskiem opinii publicznej rząd zdecydował się przedłużyć czas konsultacji, prognozę oddziaływania na środowisko i przedłużył ten czas konsultacji do końca marca 2011 roku. Sporo podmiotów złożyło uwagi krytyczne i trzeba powiedzieć, że właściwie nie pozostawiono suchej
ponieważ takie najważniejsze argumenty, jakie padały, ja tutaj się powołuję zarówno na stanowisko Instytutu Naszego Rozwoju, jak i na stanowisko Greenpeace, o którym jest Jan Haber, pan Krasia, pewnie potem powie coś więcej, może jeszcze o tym stanowisku. W każdym razie najważniejsze zarzuty, jakie padają pod adresem tego dokumentu, to jest to, że został przygotowany na kolanie, zawiera przestarzałe informacje. Zupełnie w tym dokumencie zlekceważono kwestię bezpieczeństwa, ponieważ jedyna awaria, która jest rozpatrywana, to jest awaria określana, która ma mieć piąty stopień w skali INES. Czyli zupełnie nie wzięto pod uwagę tego, że mogłaby w Polsce wydarzyć się katastrofa taka jak w Czarnobylu, czy też katastrofa taka jak w Fukushimie, które zyskały siódmy najwyższy stopień w skali INES. To zupełnie nie zostało przeanalizowane. W związku z tym nie mamy pojęcia, jak byłyby przygotowane polskie służby, polska administracja, zarządcy elektrowni atomowych do tego, żeby poradzić sobie w takiej sytuacji. Zupełnie też pominięto kwestię składowania odpadów radioaktywnych. I to powiem szczerze, że to jest tak niezwykle w sposób dosyć nonszalancki, ponieważ mówi się, odwołując się do doświadczeń innych krajów, które mają u siebie elektrownie atomowe, że właściwie o tym problemie będzie można pomyśleć dopiero za 30-40 lat, do momentu, kiedy zostanie zgromadzona odpowiednia ilość tych odpadów radioaktywnych. Natomiast przez ten czas one miałyby być przechowywane w basenach tuż przy elektrowni atomowej. Jaki jest tego skutek, obserwujemy w Fukushimie. Tam do basenów z wypalonymi plętami radioaktywnymi wdarła się fala tsunami, skażona wodę wyciekła do środowiska. I teraz u nas wskazuje się na to, że tam przyczyną katastrofy w Fukushimie było trzęsienie ziemi. Ale chciałam Państwu zwrócić uwagę, że kilka lat temu w Forsmark w Szwecji, w elektrowni jądrowej, doszło do awarii, kiedy w pewnym momencie nastąpiła z niewiadomych przyczyn przerwa w dopływie prądu. Nie włączyły się na czas wszystkie awaryjne reaktory, które miały uruchomić system chłodzenia. Przez 22 minuty technicy zastanawiali się, co się stało i zupełnie przez przypadek udało się wykryć awarię. Ale jednocześnie, kiedy potem badano ten incydent, okazało się, że firma, która zarządzała tą elektrownią atomową, dokonała wielu zaniechań, które doprowadziły do takiej sytuacji. Rebeka wspominała też, że jedna z elektrowni w Europie, która jest budowana, to jest Olkiluoto 3 w Finlandii. Otóż ta inwestycja nie została jeszcze zakończona, ale już do tej pory było tam 3000 różnych incydentów. Więc to nie jest tak, że elektrownie atomowe, jak tam próbuję mówić, lobby atomowe są zupełnie bezpieczne. I w takiej oto sytuacji rząd przygotowuje ramy legislacyjne, ramy ustawodawcze, które pozwolą nam na budowę elektrowni atomowych. Warto wobec tego się zastanowić i przyjrzeć temu, jaka jest wobec tego opinia publiczna i co myśli o budowie elektrowni atomowych w Polsce, polskie społeczeństwo. Otóż od lat 80. od katastrofy w Czarnobylu zdecydowana większość Polek i Polaków była przeciwna budowie elektrowni atomowych. Ten trend zaczął się odwracać w roku 2008, w roku 2009 i to jest też taka ciekawa koincydencja, ponieważ to jest ten moment, kiedy rząd podjął decyzję o budowie elektrowni atomowych i kiedy przystąpił też do takiej zmasowanej kampanii, wydając miliony złotych w dobie, kiedy był kryzys finansowy, kiedy należało dokonywać cięć i w polityce społecznej, i w polityce edukacyjnej, i w polityce zdrowotnej, uruchomiono rezerwę budżetową na to, żeby wdrażać program energetyki jądrowej w Polsce. Otóż zbadania CBOS-u, które zostały przeprowadzone w katastrofie w Fukushimie w kwietniu 2011 roku, wynika, że jest 40% społeczeństwa opowiada się za budową elektrowni atomowych, natomiast 53% jest zdecydowanymi przeciwnikami. I co może być dla nas ciekawe, zdecydowanie większymi przeciwniczkami energetyki jądrowej są kobiety, ponieważ przeciwnej budowie elektrowni atomowych jest 63% kobiet, 27% opowiada się za. Jeżeli chodzi o to, czy elektrownia atomowa miałaby być wybudowana,
zbudowana w pobliżu miejsca zamieszkania. Przeciwnik jest 79% kobiet, natomiast 17% opowiada się za, 54% mężczyzn jest temu przeciwnych, 42% mężczyzn opowiada się za. Te badania opinii publicznej idą w poprzek, są wbrew decyzjom, które podejmuje polski rząd. Mam takie wrażenie, że rząd nie wsłuchuje się w głos społeczny. Prezydent próbował podjąć tutaj pewną inicjatywę i nawet po Fukushimie zostały zorganizowane dwa spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które były poświęcone kwestii energetyki jądrowej. I bardzo mnie dobrym gestem ze strony prezydenta było to, że na jedno z tych spotkań zostali zaproszeni niezależni eksperci, m.in. profesor Wiesław Mielczarski, który jest przeciwnikiem energetyki jądrowej, pokazuje na nieefektywność, nieracjonalność tego rozwiązania. Ale po tej debacie, kiedy zostały przedstawione argumenty, prezydent stwierdził, że ta debata w zasadzie go uspokoiła, ponieważ on nie widzi żadnych niebezpieczeństw związanych z budową energetyki jądrowej. W tej sytuacji warto się zastanowić wobec tego, co my możemy zrobić, ponieważ jesteśmy w takiej sytuacji, że rząd niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja po katastrofie w Fukushimie, jakie trendy zaszły w Europie, jakie decyzje podejmują rządy państw europejskich, ale także rządy w innych krajach. Wydaje się, że jest bardzo mocno zdecydowany na budowę elektrowni atomowych, dlatego troszeczkę mnie zaskoczył ten optymizm, którym się podzieliła z nami pod koniec swojego wystąpienia Rebecca Harms, będąc bezpośrednio po spotkaniach z premierem i z prezydentem, ponieważ wydaje się, że mamy do czynienia z takim walcem, który przeszedł cel po to, żeby powstały w Polsce dwie elektrownie atomowe. Ale mamy jeszcze jakąś przestrzeń do działania, ja tu sobie wynotowałam pewne rekomendacje. Po pierwsze 28 czerwca, 29 na posiedzeniu Sejmu będzie kolejne czytanie ustawy tak zwanej inwestycyjnej i moim zdaniem należałoby przygotować list do prezydenta, zwracając się do niego z apelem o zawetowanie tej ustawy. Następną sprawą jest zorganizowanie i tak planujemy jako Zieloni zrobić we Wrzysku. Planujemy zorganizować wysłuchanie obywatelskie w Sejmie z udziałem jak najszerszej publiczności, żeby przedstawić argumenty, które pozwolą odwrócić ten niebezpieczny trend. Jest wreszcie trzeci pomysł, który swego czasu został zgłoszony przez Radka Gawlika, a mianowicie, żeby zawetować ustawę inwestycyjną do Trybunału Konstytucyjnego jako sprzeczną z Konstytucją, a konkretnie z 5 artykułem Konstytucji RP, w którym jest zapis o zrównoważonym rozwoju. I moim zdaniem to należałoby rozważyć. Kolejna sprawa to jest budowanie sojuszy z lokalną społecznością, tam gdzie planowane są lokalizacje elektrowni atomowych, czyli to jest Klępi, czy to jest Żarnowiec. I być może uda nam się zorganizować warsztaty dla liderek opinii, kontynuując inicjatywę Kobiety Przeciwko Atomowi, ale także dla lokalnych liderów opinii, po to, żeby przekonać ich, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. I wreszcie ostatnia rzecz, patrząc na tę sytuację, w jakiej się znajdujemy w tej chwili i jakie ogromne armaty, też propagandowe, promocyjne, wytacza polski rząd, to warto też powiedzieć, że tam krytykowano przez organizację Prognozy Oddziaływania na Środowisko Polskiego Programu Energetyki Jądrowej nie zawierała, mimo iż powinna, żadnego alternatywnego scenariusza. Natomiast była jednym wielkim takim zagraniem PR-owskim i teatrem na cześć energetyki jądrowej, która w tym dokumencie jest pokazana jako jedyne słuszne rozwiązanie. Warto się zastanowić i o tym powinniśmy pomyśleć właśnie w gronie różnych organizacji, różnych środowisk, różnych instytucji o zrobieniu bardzo mocnej kampanii społecznej, tak żeby omijając takie instytucjonalne, oficjalne kanały, dotrzeć do opinii publicznej. Ale na koniec chciałabym zakończyć jednak optymistycznie, bo może to moje wystąpienie tak brzmi bardzo pesymistycznie. Przez bardzo długi czas nam Zielonym wydawało się, że boksujemy się naprawdę ze słoniem, ze ścianą, że to jest mur. Otóż udało nam się trochę dokonać pewnego wyłomu, współpracując z Klubem Parlamentarnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
się klub przekonać do tego, aby złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum w Polsce w sprawie energetyki jądrowej. W tej sprawie odbyły się dwie konferencje prasowe w Sejmie. Teraz 15 grudnia zorganizował konferencję na temat energetyki jądrowej i na tej konferencji zaprezentował wniosek, który, jak rozumiem, został już albo na dniach zostanie złożony do prezydium Sejmu. I jest wreszcie kolejna jaskółka. Być może, oczywiście, pewnie to należy złożyć na kartę kampanii wyborczej, ale dlaczego nie? Wykorzystajmy kampanię w tym celu. A mianowicie w ubiegły weekend Koalicjant Platformy Obywatelskiej, Polskie Stronnictwo Ludowe podjęło uchwałę, w której wspiera przeprowadzenie referendum w sprawie energetyki jądrowej i wypowiada się z dystansem wobec pomysłu budowy elektrowni atomowych w Polsce. Dziękuję.